Witam Was w kolejnym odcinku z serii Assassin's Creed Valhalla. Słuchajcie, powiemy z wyroczynią, jak się dostać do Jotunheimu. I have the plan you asked for. It took some effort. Good, good. Thank you, Eivor. Ta nosina jest we wschodniej Anglii, więc jako że tam byliśmy dokładni, to już teraz ją przekazujemy i możemy iść bez niczego. Here you are. And be careful. This brew will feel as cold as ice on your lips, yet will burn like a fire in your belly. Jotunheimr. I have not set foot in this realm in some time. I must find the witch Angerboda. She knows all that happens here. Czyli my drodzy, jesteśmy. Oto i Jotunheim. I mamy na początek od razu tajemnicę do zdobycia, która będzie zadanie poboczne. I przy okazji mam w pobliżu kamień ofiarny, który tutaj widzimy. I jeszcze parę rzeczy, więc najpierw może zobaczmy, co to będzie pod ofiarą do zdobycia. Ołtarz Mira, czyżby? A, kamienna krew Mira. 33 sztuki. No to ładnie, słuchajcie, czeka na eksplorację w tym układzie. Ale nie żeby to mi przeszkadzało. Pogadajmy z naszym zleceniodawcą. I czy w ogóle możemy pomóc? Zobaczymy. Tak raczej niekoniecznie. Ktoś z was czegoś chce ode mnie, tak? A, proszę, proszę, co za Angida. I remember there was a cauldron here once, brought by Thor from Hemius Hall. Cauldron a mile deep, a mile of mead. I miss that cauldron. Father bet the cauldron on a foolish wager with Suttungr and lost. But we still have the ale from our brewery. Where is Agir now? He's gone to Utgarðr. He sent the cauldron to Suttungr, but it never got there, so he's gone to find out what's what. Oh, but enough of that. You are a visitor to our great land, and we know its secrets. Ask of us your questions. I want to know the unknown. Where should I look? There is a broken tower near Utgarðr that was once a place of great magic. Perhaps there is still some to be found there. To magic! May we never be without it.
Skull! Let us tell you more of our homeland. What animals will I find in the wild? I have heard tell of a great bear of stone and ice that lives by a frozen lake. Enough talk! Time for a drink! Skull! Let us tell you more of our homeland. Spin me a tale of tragedy. Once, Thor dashed the great serpent Jormungandr against our shores. Many ships wrecked. Many Jotnar drowned. Seek a lonely tree of the shore and walk beneath it. You'll see. Now let us drink to the fallen. Skull! You don't look well. Is our ale taking a toll on you? Tastes like a boar shed in my mouth. Oh, Boże, Eivor. I should find out what I did while ale had. Nie musimy być taki dobitny. My mind is blank. Właśnie, gdzie my w ogóle jesteśmy? I ta akcja. Arrive with wine and vomit. These are thralls' clothes. Where did they come from? No, przeuroczo, Eivor, widzę, że zabalowałeś i to musi być kluczyk znaleziony. Kurczę. Gdzie my w ogóle jesteśmy? A nie, no w sumie nie tak daleko, po prostu tutaj jesteśmy na górze. Więc da się przeżyć. Ale tak, gdzie jest klucz? Też widać, że no... Sandy piękna w Jotunheimie trochę odbiegają od takich typowych standardów, no ale... Nie ma co wybrzydzać, tak? Jeżeli Eivor uznał, że... będzie być lepiej spało po alkoholu, no to... być może też uznał, że woli towarzystwo lub nie. Tutaj no... ewidentnie Valhalla czasem pokazuje swoją stronę taką... jakby to powiedzieć... nie stroniącą od uciech. A tymczasem tutaj mamy znacznik dalej chyba. No mamy, tylko co my nadobiliśmy? Kurczę, no dziewczyny może nie są jakoś szczególnie podobające, jeżeli chodzi o wizualia. No, ale wydają się być w porządku. No dobrze. Więc wyszliśmy i... i co z tego? A tam jest tu krew. Tylko, że kurczę. Myślę, że... a tutaj coś się dzieje. O, proszę, nie zauważyliśmy tego na początku. No, bierz to, Eivor. Czy możesz, czy nie? Ja być skan, Eivor. Kurczę. Oczywo z tym nie możemy nic zrobić. A to jakiś dzik jeszcze jest. Powiem tak, jest mi tutaj ciężko zrozumieć, dlaczego nie możemy wejść w interakcję z tą beczką, chyba że po prostu jest poniżej. Przeszukajmy ten pałac, może są jakieś schody w dół. Znaczy, to dlaczego trochę ciężko nazwać pałacem, no ale... w każdym razie da się wiedzieć, o co autorowi chodzi, co to ma na myśli. Tylko, że... tak, tutaj trochę chyba niekoniecznie będzie z tym zejściem w dół. Niedobrze, niedobrze. Mamy taką źnotkę. I beczuszkę.
A gdyby tego pachałka z góry obudzić, może by coś nam powiedział i kurczę, no może wie trochę więcej o tym, co się tutaj zaczęło po prostu dziać. Panie, wstajesz czy nie? Chyba czy nie? Czy w ogóle ktoś jeszcze jest poza nami? Nie pogadamy. No słuchajcie, było pite to ewidentnie. A my tutaj spaliśmy. Kurcze. Słuchajcie, ja powiem wprost, za bardzo nie wiem, co tutaj chodzi. Natomiast wiem, że... my chyba to sobie wrócimy. Jeszcze czekajcie, jakiś kluczyk jeszcze. King Snortington demands tribute. Don't make us lock you up like we did your ex. King Snortington. Boar. Once a prisoner, now free. I think we even made up a song about it. Dobrze, to gdzieś nie był kluczyk, to tam się przyda do tej skrzynki z krwią. Tylko tak, jak tam się dopchać, bo tutaj znaczek nam zniknął. Aha, jest. Czy tak, oni tu sobie się są, to my idziemy bardzo grzecznie i... próbujemy to przygadnąć na siebie. Trochę jakiś chyba festyn mają czy coś. Bo raczej nie zmierzą się do tego, żeby nas tu przyłożyć, no... czymkolwiek przez łeb, więc zakładam, że są nastawieni do nas raczej pozytywnie. Meczuszki weź. These woods whisper with Jotnar magic. Not everything is as it seems. A tutaj co mamy? Przede wszystkim trzeba tutaj ten klucz, bo on jest w pobliżu. A my tego za bardzo nie możemy znaleźć. Czyżby Ewa próbował przepłynąć jakąś rzekę na zaprzeczeniu kut w ich dupach, jak to próbowano w pewnej słynnej polskiej grze? Szczerze, to mnie to w ogóle nie zdziwiło. Bez pod uwagę tutaj, no... okoliczności i towarzystwo, to myślę, że to nie jest takie wykluczone. Tylko tak, jakbyśmy tu musieli po prostu wskoczyć. Tylko, że... co, notkujemy? Czy my się w tym taplaliśmy? Na kluczyk zebrany. I... to chyba tyle, bo tutaj nic się nie dzieje. Tutaj jasne jest jakieś odbarwienie, ale... powiem tak, jestem tylko nastawiony sceptycznie. Okej, no. Ej, Wedos trochę pochłonął. Co tego napoju bogów. Ale no w sumie, no będąc za to zanurzonym od stóp do głów, to raczej inaczej być nie mogło. Ja z kolei się tutaj dalej ciekawię, co tu się wydarzyło, dlaczego tego zadań nie możemy popchnąć do przodu. Może musimy pogadać z tym odyńcem czy coś. Nie są cudy, ale co w związku z tym? Myślę, że zdobycie krwi nie zakończy tego zadania. Dlatego prawdopodobnie, a niemal na pewno, my tu sobie dopiero wrócimy. Nie wiem, czy jest krew. Chyba 1 na 33, a więc to już coś znaczy. To będą w sumie za krew chyba dwa poziomy minimum. Bo jednak... a co jest 450 na 33, tak
Nie chcemy się dokładnie dobić obliczeń, ale no te dwa poziomy myślę, że na spokojnie będą. No tutaj samo tak tutaj na przodzie mamy taki cross między jedną z lokacji Monster Hunter World, a czymś pomiędzy pękniną a Skyrim. Takie jakby fajne połączenie tych trzech właśnie w jedno. Co to mi tutaj popierdziela? Ja się nie wnikam, ale raczej to nie było wrogo nastawione. W związku z czym, no tylko z ulgą przyjmuję wiadomość, że to nie chciało mi jeszcze łba ukręcić. Ale wyposażmy się na wszelki wypadek w łuk z Elan. 7 strzał, tak trochę nędza. No ale. Angrebo, this home was right here when I last visited. It may still be illusions. But any obstacle can be overcome if looked at the right way. Witch's house. There you are. Angrebo, rzeczywiście jest tutaj. No i. Abyśmy jej nie przeszkadzili. Chodzimy. Please enter. Do not trouble to knock or announce yourself. Angrebola, I have traveled far to find you. And you are brave to darken my door alone. Where is my lover, the dark fox that slinks between my sheets? Loki has stayed in Asgard to help rebuild the damage from a recent attack. How generous. And entirely unlike him. You used to be much better at lying. I am not Loki's keeper. I've come to understand Jotnar magic, your method for moving Hugr from one body to another. The mead. You seek the mead. Hyrokin! You have long outstayed your welcome. Then I will take my leave. But remember what I said, Angrebola. You will see things my way in time. The mead she spoke of. Where can I find it? A slip of the tongue. Forget what you heard. Do not play games with me, witch. You would sell any truth for the right price. If one had the means to pay it. There is a root called Hag's Claw. It grows at the bottom of a waterfall to the south, at the forest's edge. Bring me three roots from the place where the red moss thrives. Then we will speak of the mead. I will hold you to it. I to mi się podoba, że tutaj nie ma gadania z zagadkami, że musimy zdobyć jakiś koci krok, czy coś jeszcze zgoła innego. Ja po prostu. Słuchaj, trzeba zrobić to, to i to. Idziesz czy nie? I myślę, że takie podejście mi bardziej odpowiada niż podejście zagadkowe. Tymczasem chyba się tutaj uznałem, że będziemy sobie eksplodować Jotunheim. A tyle będziemy mogli, ale będziemy wszystko zbierać przy okazji. Natomiast całą resztę. Całą pozostałą krew. Po prostu będziemy sobie zganiać ją, wiecie, po zakończeniu wątku głównego. Dobra, strzały. Tu ruch ma winka. Czemu nie? To myślę, że możemy w zupełności przygadnąć. Dobrze, no. No jest dzik. Nie bij króliczka. Ja muszę jeszcze z wyskoków potraktować. I co, i wodę. Dobrze, zapłonął. Macie, zapłonął niczym. Kukła na stosie. Ale jednak. Nie możemy się tym. Zabierz, ej, wodę. Nie możemy się na tym dziku wywalić, też nie możemy go lekceważyć, dlatego że
ma cztery, łapy, tak? Raczej se. Naprawdę nieważne w tym momencie. Dobra, co my tutaj mamy? Waterfall should be nearby, but I see no sign of it. Wodospadem, tak? If I look about, I may yet find a way to see the unseen. No i tutaj coś masz. Tego chyba sobie nie aktywujemy, a szkoda. Myślę, że moglibyśmy to. This land hides its secrets well, but no secret is safe from me. Interakcja, tak? Dzieci po trzykroć wydane z płaczem na świat. Kły węża, pazury wilka. Kurczę. No i, no i zobaczcie, wszystko się odpaliło. Przede wszystkim, czy jest jakiś skarb? My tu możemy nie być w stanie wrócić. I jest potencjalnie jeden skarb w pobliżu. Myślę, że masz rację, Ivor. To w zupełności ci muszę przyznać. Tylko tędy możemy iść, tak? Znaczy, to trochę ciemnawo niż w kotłach Horizon Zero Dawn. No ale nie ma takiej rzeczy, której byśmy nie mogli zrobić. Więc to jest powyżej, tak? Trzeba będzie się zainteresować. Szkoda, że trzeba nie możemy wejść. Zanurkuj może. A może i nie. Ej, bo właśnie. No i zobaczcie, tam już coś mieliśmy, więc wypadałoby się tym zainteresować. No i czerwony mech niby jest. Tak, powinny, pewnie jeszcze masz odwiedzić lokację do zdobienia, Eivor. Słuchaj, no nie narzekaj, jest jak jest, tak? Zawsze mogło śmiercić śmiercią, znaczy śmierdzieć śmiercią, tak? A nie śmierć, więc... Ja cię bardzo grzecznie proszę, Eivor. Ty mi tu już, kurczę, nie czyń. Przyjacielu drogi wymysłów, tak? Po prostu jak się nie pasuje zapach powietrza, to nie oddychaj nim. Ciekawe, ile tam oddechów wytrzymasz, a później na bezdechów. Myślisz, że tędy powinniśmy wejść? Sprawdzimy. Dank and drear. They say hell is the same. Nie wnikam, skąd o tobie. Myślę, że tutaj, no, ten hell był. Ci wydasz to drzewo, nie możemy wejść. Ale no, co z tobą, jak mi się zrobię? Chociaż może tędy. Postawmy go o tak o. No i jednak idziemy. To teraz co? Cursed roots. Sam jestem czekający korzeń, tak? Ach.
Wytrzymałem, że Ewa ma trochę więcej sił w ranach dzisiaj. I że wybijając się zapnie te korzenie. Niestety Ca był naiwny i Ewalno stowisiał go, nikczem nie oszukał. Ale nie on pierwszy, nie ostatni. Teraz tak. Liczę, że poszliśmy dobrze. Yeah, smells strange down here. Ponieważ mimo wszystko chcemy tutaj zgadnąć to, co się da i ile tylko się da. Chociaż przy okazji mamy tutaj we względnym pobliżu skarb kolejny. Właśnie to. No i zaskakuj. Jest kolejny, proszę. One more root should do it. Dank and drear. They say hell is the same. Tak, Ivar, już to mówiłeś. 80 metrów nad nami. No to... to idziemy. Tylko może tędy. I to już mi się bardziej kojarzy Skyrim. Pamiętam zastrzeżenie Dawngard, tylko dzisiaj też chodzi o takich jaskiniach podobnych. Z przynajmniej podobnymi roślinami, także... podobieństwo... może nie uderzające, ale z całą pewnością obecne. Yeah, smells strange down here. Czyli musimy iść gdzieś tutaj, tak? Jeszcze czerwonego mchu. Myślę, że jakoś podołamy. Ej, bo co ty zrobiłeś? Chłopie. Potrafisz mnie zakasować. No to więc tak. Tam mamy grotę. I myślę, że chodzi o to, aby tu być jak kundel Budy. A kundel Budy penetruje tutaj bada wszystkie dziury, więc... A proszę. Jak tylko będzie taka konieczność, to będziemy otworzyć ten kundel i będziemy patrzeć na wszystko, a tymczasem tu są potrzebne jeszcze moje idące dwa kluczyki. Czyli już wiemy, że tej skrzynki tak łatwo nie zdobędziemy. Chociaż być może zdobędziemy łatwiej niż podejrzewam. Tak, tam jest pierwszy klucz. A może co to możemy obejść? Oj, zobaczcie. Dank and drear. Patrzcie, jak to pomysłowi. Tamte na pewno nie skoczymy? Na pewno nie. A jakby tędy po tym pseudomłynie? Ej, wodnie, nie dobijaj mnie, się bardzo ładnie proszę jeszcze. Kluczyk zebrany. Dlaczego to się przestawa, nie wiem. Tylko, że to sobie zostawimy. I drugie, jakby to było tutaj, mam wrażenie. Yeah, smells strange down here. Gdzieś to powinien być ten klucz. Jest tam. Ma to sens, że tutaj to musimy zastrzelić. To jest jak najbardziej uzasadnione. Tylko jak tam wejść? I przy okazji, czy tam może być to, czego szukamy? H
chyba nie możemy zastrzelić tego w ten sposób. Aczkolwiek trzeba się rozejrzeć. Chociaż walka to jest taka gra. Czujność jest naprawdę nagradzana sobicie. Dank Andrea. They say hell is the same. Jak twórcy chcą, żeby się to otworzyli? Może to jakoś musimy. Au. No, tego nie przemyśleliśmy i hej, wolno. To sobie oczu na sobie presję otaczającego świata. Niemniej jednak, moi drodzy, to będziemy kontynuować sobie w odcinku kolejnym. Wam bardzo dziękuję za uwagę. Go dla was C. Trzymajcie się, pa, pa.